Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj, odpowiadając na kolejny materiał pana Kapusty, odpowiem na pytanie, dlaczego charyzmatycy są jednym z największych zagrożeń dla Kościoła. Zapraszam. Pomijając zbędne wstępy, przechodzę od razu do samej treści materiału pana Kapusty. Najpierw pan Kapusta zauważa, że ja mam do niego pretensje, że moje wypowiedzi są sprzeczne. A dlaczego są sprzeczne? Ano dlatego, że ja mówię, że przecież charyzmatów nigdy nie było, a później mówię, że jednak charyzmaty miały miejsce. A więc w takich momentach wątpię w możliwość sensownego prowadzenia takiej dyskusji. Dlaczego? Dlatego, że jeśli nie włożymy jakiegoś podstawowego wysiłku we wzajemne zrozumienie tego, co mówimy, to nigdy się w żaden sposób nie dogadamy. A więc proszę charyzmatyków czy kogokolwiek innego, kto w jakikolwiek sposób chce podjąć jakąś rozmowę, o to, żeby wykazać przynajmniej jakąś wstępną uczciwość i życzliwość i próbować faktycznie zrozumieć to, co rozmówca mówi. A więc myślę, że rzecz jest tutaj jednak dosyć prosta, to znaczy to, co powiedziałem, wielokrotnie powtórzyłem, że czegoś takiego jak charyzmatyczne spotkania modlitewne nigdy w Kościele nie było. To nie oznacza, że nigdy nie istniały żadne łaski darmo dane, żadne charyzmaty. I to, że mówię w jednym materiale o tym, że czegoś takiego jak te spotkania charyzmatyczne nigdy nie było i jednocześnie mówię, że charyzmaty istniały, to nie jest sprzeczność sama w sobie, tylko to są po prostu dwie różne rzeczy. I z mojego punktu widzenia to jest oczywiste. Rozumiem, że dla pana Kapusty to może nie być oczywiste, ale mimo wszystko myślę, że samo przesłanie może być zrozumiałe dla kogoś, dla kogo nawet to nie jest oczywiste, że to są dwie różne rzeczy. Dlaczego to są dwie różne rzeczy? Ano dlatego, że Pan Bóg jak najbardziej może obdarzać tymi właśnie łaskami darmo danymi dla dobra przekazu Ewangelii Świętej. To się jak najbardziej może zdarzyć. Pan Bóg to robi wtedy, kiedy chce. Natomiast nigdy nie było w Kościele praktykowanych spotkań modlitewnych, które mają na celu spowodować działanie jakichś charyzmatów, spowodować takie działanie Ducha Świętego, tak żeby ci, którzy w tym uczestniczą, w jakiś sposób doświadczali tych wyjątkowych łask darmo danych. Dlaczego nigdy tego nie było w tej formie? Dlatego, że zgodnie z nauką Kościoła, będę cytował świętego Tomasza czy świętego Jana od Krzyża, te łaski darmo dane są dawane przez Pana Boga wtedy, kiedy chce, wtedy jak chce, nie dla dobra konkretnej duszy, tylko dla dobra jednostek. I gdy człowiek zaczyna się do nich przywiązywać, szukać w nich radości, próbować ich w jakiś sposób szukać, wystawia się wtedy na wielkie niebezpieczeństwo, zgodnie z nauczaniem Kościoła. Dlatego nie mogło nigdy być w Kościele takich nabożeństw, które miałyby wymusić działanie takich charyzmatów, czy obdarzenie uczestników jakimiś charyzmatami. Następnie z ust pana Kapusty pada niestety oszczerstwo. Oszczerstwo wobec tradycjonalistów szeroko pojętych, mianowicie padają tam słowa, że tradycjonaliści mają alergię na Pismo Święte. To jest bardzo poważny zarzut o uchybienie moralne, bo jeśli uważa pan, że tradycjonaliści mają alergię, tak? To znaczy, że boją się w jakiś sposób Pisma Świętego, że w jakiś sposób je odrzucają. Tak naprawdę jest to oskarżenie o to, że nie podążamy za wolą Pana Boga, że odrzucamy coś, co On nam zostawił, że grzeszymy w takim wypadku, albo grzeszymy bardzo poważnie, albo jesteśmy w bardzo poważnym błędzie, ale tu praktycznie nie da się wykluczyć z tego zdania oskarżenia o bardzo poważny grzech. A więc jeśli jest to nieprawdziwe, to jest oszczerstwem, a więc jest rzeczą bardzo poważną, która może być grzechem. A więc bardzo proszę uważać, mówię to zarówno do pana Kapusty, jak i do wszystkich innych, zarówno moich widzów, jak i uczestników, powiedzmy, szeroko pojętej debaty. Bardzo proszę uważać, jeśli chodzi o oskarżenia o coś, co może być grzechem. To znaczy oskarżenia kogoś, że ktoś popełnia jakiś grzech. To w teologii katolickiej, w teologii moralnej katolickiej jest grzechem.
dokładnie takiej samej kategorii, o jaką kategorię oskarżamy danego delikwenta. Jeśli powiedziałbym tutaj, że pan Kapusta grzeszy ciężko grzechem pychy, to jeśli zarzuca mu coś nieprawdziwego, to popełniam wtedy grzech ciężki. Jeśli zarzuciłbym, że grzeszy ciężko grzechem pychy. Jeśli oskarżyłbym go o to, że jest nieuporządkowanie przywiązany do czegoś, co posiada, byłoby to tylko nieuporządkowanie z mojej strony, zarzucenie mu tego. Natomiast gdy zarzucam komuś grzech ciężki, bezpodstawnie dopuszczam się ciężkiego grzechu oszczerstwa. A więc tutaj naprawdę w tej sytuacji, gdy ktoś tak mówi, o, tradycjonaliści mają alergię na Pismo Święte, nie jest to bezpośrednio zarzucenie grzechu, ale jest to bardzo bliskie, bo bardzo trudno moim zdaniem stwierdzić, że katolik ma awersję do Pisma Świętego, nie oskarżając go jednocześnie o grzech. Trudno mi to sobie wyobrazić, szczerze mówiąc, dlatego naprawdę proszę tutaj o ostrożność. Zwracam swoją drogą uwagę na widzów pana Kapusty i moich widzów. Otóż po materiale pana Kapusty, po drugim materiale, miałem sytuację trochę podobną, jak po moich materiałach o księdzu Natanku. To znaczy, było mnóstwo komentarzy, które kończyły się banem albo usunięciem komentarza, które były chamskie, wulgarne, obraźliwe. Naprawdę poziom tych komentarzy był taki, że przypomniał mi, jak to było, gdy nagrywałem materiały o księdzu Natanku, bo widzowie księdza Natanka, fani księdza Natanka wykazali się, jak do tej pory w mojej, powiedzmy, historii dyskusji internetowych, wykazali się największym brakiem kultury, największą agresją, największą butą, największym chamstwem. I widzowie pana Kapusty prawie że osiągnęli ten pułap, a więc naprawdę nie jest to chwalebne osiągnięcie. I bardzo proszę wszystkich moich widzów, żeby gdy piszą coś na czyimś kanale, na przykład na kanale pana Kapusty, to bardzo proszę, żeby zawsze zachować się z prawdziwą katolicką miłością bliźniego, żeby pokazać, że tradycjonaliści nie mają takiego poziomu jak fani księdza Natanka czy zwolennicy pana Kapusty, tylko potrafią swoje zdanie wyrazić w sposób kulturalny, z miłością bliźniego, choć stanowczy, jeśli potrzeba. Więc oskarżenie, że tradycjonaliści mają alergię na Pismo Święte, uważam za rodzaj oszczerstwa. Podlinkuję w opisie materiału artykuł księdza Karola Sztelina o tym, jak katolik powinien czytać Pismo Święte, który z jednej strony podkreśla, jak bardzo ważne jest Pismo Święte i jak w sposób oczywisty jest ono dla katolika czymś fundamentalnym i podstawowym, jednocześnie wyjaśnia, dlaczego magisterium Kościoła wyrażało się czasem krytycznie, jeśli chodzi o, powiedzmy, takie prywatne czytanie Pisma Świętego. O, jak to może być? Jak to może być, że prywatne czytanie Pisma Świętego w jakiś sposób będzie zakazane? I pan Kapusta chwilę później oskarży mnie o moralność Kalego, bo ja powiem, jeśli on cytuje Pismo Święte, to ja powiem, że to jest sola scriptura i działa jak protestant, ale ja później cytuję Pismo Święte i to jest według pana Kapusty moralność Kalego. Czasami się zastanawiam, jakby co się dzieje w tym ciągu myślowym, że pozwala on na takie fikołki. Otóż sola scriptura to nie jest wtedy, gdy ktoś cytuje Pismo Święte. Sola scriptura to jest wtedy, gdy ktoś zupełnie ignoruje nauczanie Kościoła, a koncentruje się tylko i wyłącznie na Piśmie Świętym. I po prostu według katolickiej nauki, katolickiej teologii, katolik powinien słuchać nauki Kościoła. Ta nauka Kościoła, jednym z jej źródeł jest Pismo Święte, drugim podstawowym źródłem jest tradycja apostolska. To Kościół ma za obowiązek prezentować nam, decydować, co jest ewidentnie zawarte w objawieniu w formie dogmatów. Nam to Kościół prezentuje. I wierny katolik ma obowiązek nauczania Kościoła. Słuchać tego Kościoła, tej nauki, którą Kościół Święty zawsze i wszędzie przedstawiał. Tej, która jest zawarta w jego dogmatach, tej, która jest zawarta w całym jego nauczaniu. Gdy dochodzi do jakiejś
jakiegoś zerwania i dochodzi do jakiejś nowinki w nauczaniu Kościoła, to jest to zadaniem teologów, żeby zweryfikować, czy co to jest, czy to nie jest przypadkiem jakieś ciało obce. I tutaj, jeśli mówimy o kwestiach, no właśnie, chociażby spotkań charyzmatycznych, spotkań modlitewnych, to jest to coś, co wydaje się być czymś nowym, czymś nieobecnym wcześniej w Kościele, i zadaniem teologów jest, żeby sprawdzić, czy nie jest to przypadkiem zerwanie z tym, co Kościół praktykował i czego nauczał do tej pory. Mamy wyjątkową sytuację w Kościele, gdzie herezje panoszą się czasami zupełnie niepowstrzymane, dlatego tego typu wydarzenia, jak takie charyzmatyczne spotkania modlitewne, mogą się odbywać nawet za akceptacją władz kościelnych. Natomiast nie zmienia to faktu, że obowiązkiem teologów jest, żeby się takim rzeczom przyglądać i żeby ostrzegać, jeśli widzą, że jest w tym faktycznie jakiś aspekt zerwania, jakiś aspekt czegoś, co jest sprzeczne z nauką Kościoła, która była prezentowana do tej pory. Więc tradycjonaliści nie mają alergii na Pismo Święte, wręcz przeciwnie, jest ono jednym ze źródeł objawienia. Natomiast zgodnie z nauką Kościoła uważamy, że wierny nie powinien tak po prostu czytać Pisma Świętego i wyciągać sobie wnioski. O, to ja uważam, że jest tak i tak. Swoją drogą jest to zgodne z chociażby Soborem Trydenckim, który jest cytowany właśnie w tym artykule księdza Karola, który wspomniałem i który będzie podlinkowany. Tutaj zacytuję fragment z trzeciej sesji Soboru Trydenckiego. To jest cytat właśnie z tego artykułu. Dla powściągnięcia zuchwałych umysłów Sobór oświadcza, by nikt, kto polega na własnej roztropności w rzeczach dotyczących wiary i moralności, a wchodzących w skład nauki chrześcijańskiej, i kto nagina Pismo Święte do swoich poglądów, nie ośmielił się udawać objaśnień Pisma Świętego wbrew sensowi, który utrzymywała i utrzymuje Święta Matka Kościół. Rzeczą bowiem Kościoła jest sądzić o prawdziwym sensie i tłumaczeniu Pisma Świętego. Niech nikt także nie komentuje Pisma Świętego wbrew powszechnej zgodzie ojców, chociażby jego komentarze nie miały ujrzeć światła dziennego. Tych, którzy by się temu opierali, niech ordynariusze wytkną i ukażą karami przewidzianymi przez prawo. Jest to zgodne z tym, co święty Piotr pisze w swoim liście. Żadne pismo proroctwa nie jest do prywatnego wyjaśniania. Po to jest Kościół, żeby nam wyjaśnić, co w źródłach objawienia jest zawarte. Więc nie jest tak, jak pan Kapusta mówi, że jeśli coś mu ktoś mówi, jakiś teolog, na przykład ksiądz Szymon mu coś mówi, no to on sobie otwiera Pismo Święte i sprawdza, czy tak właśnie jest. Dlaczego? Dlatego, że żadne słowo proroctwa nie jest do prywatnego wyjaśniania. Jak najbardziej katolik powinien znać Pismo Święte. Jeśli coś mu się wydaje niezgodne z Pismem Świętym, to jak najbardziej powinna się zapalić jakaś czerwona lampka i taki katolik powinien wtedy sprawdzić, jak Kościół wyjaśnia dany fragment Pisma Świętego, jaka jest nauka Kościoła w tym temacie, i zgodnie z religijnym posłuszeństwem poddać się pod to, co Kościół w danym temacie naucza. W swoim nauczaniu, w swoim magisterium, które bazuje na Piśmie Świętym i na tradycji apostolskiej. Tylko tyle i aż tyle. Następnie pan Kapusta po raz kolejny mówi, że przecież widać w tradycji świętego Augustyna i świętego Tomasza, że przecież były cuda i charyzmaty. I znowu tworzy taką narrację, jakobym ja jakoś sobie zaprzeczał, bo mówiłem, że nie było, a jednak były. Ja nigdy nie mówiłem, że w Kościele nie było łask darmo danych, że w Kościele nie było charyzmatów. Nigdy nie mówiłem, że nie było żadnego daru języków. Nigdy nie mówiłem, że nie było daru czynienia cudów, uzdrawiania i tak dalej. Mówiłem, że nigdy nie było w Kościele nabożeństw, spotkań modlitewnych, których celem było wzbudzenie łask darmo danych. To jest jednak co innego. Następnie pan Kapusta znowu zarzuca mi, że nie ubiegam się o dary duchowe. Ksiądz się wcale nie stara o te dary duchowe. Tutaj można by przejść płynnie do tego, co święty Tomasz naucza o darach duchowych i co jest powszechnie przyjęte, bo będziemy widzieli też u świętego Jana od Krzyża. Otóż te dary darmo dane, te charyzmaty, one mają pewną hierarchię. Według świętego Tomasza wszystkie dary darmo dane są dane po to, żeby
przekazywać wiarę, żeby lepiej, skuteczniej przekazywać wiarę. U świętego Tomasza na przykład dar języków to jest ten dar języków, który otrzymują apostołowie po zesłaniu Ducha Świętego, który sprawia, że apostołowie mogą mówić do wszystkich, tak, żeby właśnie wiara dotarła do każdego bez ograniczeń języka. To nie jest bełkot, to nie jest gadanie w jakimś tam języku nikomu nieznanym i mówienie czegoś, tylko gdy święty Tomasz o darze języków mówi, to mówi o nim w tym sensie i wszystkie dary wskazuje, że mają doprowadzić do jakiegoś rozwoju wiary, do prezentowania wiary. Dary darmo dane święty Tomasz definiuje jako te, które są dane komuś dla dobra kogoś innego. I tak mają one pewną hierarchię. Według świętego Tomasza te dary, które najbardziej sprzyjają przekazywaniu wiary, są najdoskonalsze, najwyższe. Dlatego według świętego Tomasza te dary duchowe będą najcenniejsze, które pozwalają najlepiej zgłębić naukę, najlepiej zgłębić Boże prawdy i najlepiej przekazywać je innym. I dlatego dar języków jest w tym kontekście cenny, bo może pozwalać dotrzeć do wielu, do innych, do kogoś, do kogo nie dałoby się tak łatwo dotrzeć, ale dużo cenniejszy jest ten dar mowy, o którym święty Tomasz mówi, który sprawia, że człowiek potrafi prawdy wiary dobrze nazwać, dobrze określić, dobrze uchwycić, dobrze przekazać. Bo on sprawia, że te słowa nie brzmią tylko jakoś tam, tylko wpadają faktycznie do umysłu tego człowieka i sprawiają, że treść dociera do jego rozumu i dzięki czemu ta wiara może w jego sercu rosnąć. A więc należy się troszczyć o dary duchowe zgodnie z zaleceniem świętego Pawła, ale nie w tym sensie, że należy próbować wyprosić u Pana Boga to, żebym ja zrobił jakieś spektakularne wydarzenie, żebym ja zaczął mówić jakimś językiem, żeby to jakoś tak zabłysło, hukło i żeby coś tam się wydarzyło, żeby Duch Święty teraz zstąpił, tylko należy poprzez praktykę życia chrześcijańskiego, poprzez praktykę modlitwy przede wszystkim, poprzez praktykę sakramentalną, poprzez kontakt z Bożym Słowem, należy otwierać swoje serce, swoją duszę, żeby Pan Bóg działał w nas tak, jak chce, żeby obdarzał nas tymi darami duchowymi, którymi chce i On będzie obdarzał zgodnie ze swoją wolą. Na to trzeba być otwartym, ale nie wolno nigdy tego szukać i o tym za chwilę będziemy widzieli u świętego Jana, chciałem powiedzieć Chrzciciela, nie, od krzyża. Jan od krzyża, droga na górę, Karmel, rozdział 30. Zaczyna mówić o piątym rodzaju dóbr, którymi może się wola radować. Są to dobra nadprzyrodzone. Określa ich istotę i podaje, czym różnią się od dóbr duchowych. Poucza, jak dusza powinna odnosić radość z nich do Boga. Wypada nam teraz mówić o piątym rodzaju dóbr, z których dusza może czerpać radość, a mianowicie o dobrach nadprzyrodzonych. Przez dobra nadprzyrodzone rozumiemy tu wszystkie dary i łaski udzielone przez Boga, przekraczające możność i zdolność naturalną. Nazywają się gratis datas. Należą do nich dar mądrości i wiedzy, jakiego Bóg udzielił Salomonowi, jak również łaski, które wymienia święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian. Wiara, łaska uzdrawiania, czynienia cudów, dar proroctwa, dar uzdrawiania, dar rozeznawania duchów, dar języków i łaskę tłumaczenia języków. Przepraszam, dar uzdrawiania przeczytałem dwa razy. To nie jest błąd u świętego Jana, tylko mój błąd. Chociaż te dobra nadprzyrodzone są również duchowe, jak i te, o których później będziemy mówić, to jednak wielka pomiędzy nimi zachodzi różnica. Dlatego też chcę ją tu podać. Używanie tych dóbr pozostaje w ścisłej zależności od korzyści, jaką ludzie z nich odnoszą. I w tym celu Bóg ich udziela. Wyraża to święty Paweł mówiąc: Duch jest dany człowiekowi dla wspólnego dobra. Odnosi się to do wspomnianych łask. Jeśli zaś chodzi o dobra duchowe, to ich udzielenie i odbieranie dokonuje się wyłącznie pomiędzy duszą a Bogiem oraz Bogiem a duszą. Udziela się też rozumowi, woli i tak dalej, jak to później objaśnimy. Zachodzi więc pomiędzy nimi różnica przedmiotowa. Dary duchowe bowiem dotyczą Boga i duszy, zaś nadprzyrodzone odnoszą się do innych stworzeń. Zachodzi pomiędzy nimi również różnica co do istoty, a tym samym co do ich działania oraz co do nauki o nich. Mówiąc o darach i łaskach nadprzyrodzonych, jak
je tu rozumiemy, aby oczyścić je z próżnej radości, powinniśmy zaznaczyć dwie korzyści, jakie te dary i łaski mogą wzbudzić. Korzyść doczesną i duchową. Doczesna polega na darze uzdrawiania chorych, przywracania wzroku ślepym, wskrzeszania umarłych, przepowiadania przyszłości, wyrzucania czartów i tym podobne. Duchową zaś i wieczną korzyścią jest, że przez te uczynki poznają Boga i służą Mu ci, którzy je spełniają, oraz ci, dla których i wobec których się je spełnia. Co do pierwszej korzyści, to jest doczesnej, wszystkie te dzieła czy cuda nadprzyrodzone na małą albo wcale żadną nie zasługują radość, albowiem oprócz drugiej korzyści mało lub nic nie pomagają człowiekowi, gdyż same w sobie nie są środkiem zjednoczenia duszy z Bogiem. Środkiem tym jest jedynie miłość. Dzieł tych można dokonywać lub doznawać na sobie ich skutków nawet bez stanu łaski i miłości. Bóg udziela rzeczywiście takich darów i łask, jak na przykład udzielił ich niegodnemu Balaamowi i Salomonowi. Kiedy indziej zaś dokonują się one za pomocą złego ducha, jak to widać u Szymona Czarnoksiężnika, lub wreszcie na podstawie znajomości tajemnic natury. Jeśli niektóre z tych łask i cudownych rzeczy mają duszy przynieść pożytek, to jedynie te, które prawdziwie pochodzą od Boga. Ile zaś znaczą one bez drugiej korzyści, wskazuje święty Paweł, gdy mówi: gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadł wszelką wiedzę i wiarę, miałbym tak wielką, iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. To też do tych, którzy do tego stopnia ufali swoim dziełom, gdy za nie będą żądali chwały, mówiąc: Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia i czy nie czyniliśmy wiele cudów, powie kiedyś Chrystus: odejdźcie ode mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawości. Zwracam uwagę, że to jest dokładnie ten sam tok myślenia, który przedstawiłem w moim poprzednim materiale. Człowiek zatem powinien się radować nie z tego, że takie łaski otrzymuje, lecz z tego, że odnosi z nich korzyść duchową i służy przez nie Bogu z miłością, a tym samym zasługuje na życie wieczne. To też, gdy uczniowie radowali się z mocy danej im nad złymi duchami, upomniał ich Zbawiciel, mówiąc: nie pragnijcie cieszyć się z tego, że duchy się wam poddają, lecz z tego, że wasze imiona zapisane są w księdze życia. Według zdrowej nauki teologicznej można by to wyrazić tak: cieszcie się, jeśli wasze imiona zapisane są w księdze życia. Jest więc jasne, że człowiek może radować się jedynie z postępowania drogą wiodącą do życia wiecznego, a tą drogą są czyny spełniane w miłości. Na co bowiem się przyda, jaką ma wartość wobec Boga to, co nie jest miłością Bożą. Nie może zaś być miłości gruntowanej i rozumnej bez oczyszczenia radości ze wszystkich tych dóbr, a złożenia jej w pełnieniu woli Bożej. Tym sposobem, za pośrednictwem dóbr nadprzyrodzonych, wola jednoczy się z Bogiem. I dalej w rozdziale 31. O szkodach, jakie odnosi dusza, gdy pokłada radość woli we wspomnianych dobrach nadprzyrodzonych. Sądzę, że następujące trzy główne szkody ponosi dusza, która raduje się dobrami nadprzyrodzonymi: oszukiwanie siebie i innych, umniejszanie wiary, próżność i zarozumiałość. Co do pierwszej szkody, jest rzeczą bardzo łatwą oszukać siebie i innych przez radowanie się tymi właśnie sprawami. Dla poznania, które z nich są prawdziwe, a które fałszywe, oraz jak i kiedy należy je spełniać, potrzeba wielkiej mądrości i obfitego światła Bożego. Temu zaś staje na przeszkodzie radość z tych dzieł i zbytnie ich przecenianie. Dzieje się to z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że radość osłabia i zaciemnia sąd. Po drugie zaś dlatego, ponieważ przez nią człowiek nie tylko zapala się coraz większą żądzą spełniania ich jak najprędzej, ale w dodatku przynagla go, aby ich dokonał w niewłaściwym czasie. No, na przykład właśnie w czasie takich spotkań. W wypadku, gdy cuda i cnoty są prawdziwe, wystarczą te dwa uchybienia, by nas po wiele razy w błąd wprowadzać. Nie pozwalają bowiem rozumieć tych spraw jak należy, wykorzystać ich właściwie i posługiwać się nimi z roztropnością. Chociaż jest prawdą, że Bóg, dając te dary i łaski, udziela również światła i poznania, jak i kiedy należy je używać, mimo to ludzie używają ich często niewłaściwie. Dzieje się to przez właściwą naturę ludzkiej niedoskonałość i przez stosowanie ich nie z taką wiernością i doskonałością, jak i kiedy tego Bóg wymaga. Widać to w Księdze Liczb, gdzie czytamy, że prorok Balaam wbrew woli Boga chciał pójść i złorzeczyć narodowi izraelskiemu. Rozgniewany tym Bóg chciał go ukarać śmiercią. Również święci Jakub i Jan pragnęli sprowadzić ogień z nieba na Samarytan za to, że nie chcieli przyjąć Zbawiciela. Pan nasz zganił ich za to. Z tych przykładów widać jasno, że ludzie niedoskonali chcą spełniać te dzieła, kiedy nie wypada, powodowani niedoskonałą namiętnością ukrytą w radowaniu się i zbytnim cenieniu tych rzeczy.
Jeśli zaś są wolni od tych niedoskonałości, to kierują się tylko wolą Bożą. Działają, gdy ich Bóg pobudza i zachęca, by czynili to, czego inaczej i kiedy indziej czynić się nie powinno. Bóg skarżył się na niektórych proroków przez Jeremiasza, mówiąc: nie posłałem tych proroków, lecz oni biegają. Nie mówiłem do nich, lecz oni prorokują. I na innym miejscu: zwiedli mój lud swym kłamstwem i swymi cudami, gdy ich ja nie posłałem, ani im nie rozkazałem. Mówi tam również, iż widzieli urojenia swego serca i prorokowali o nich. Do tego nie posunęliby się nigdy, gdyby nie mieli wstrętnego przywiązania do tych dzieł. Z powagi Pisma Świętego widać jasno, że szkody, jakie przynosi próżna radość, sprawiają, iż człowiek niegodnie i przewrotnie nadużywa łask udzielonych mu przez Boga. Widać to u Balama i innych wyżej wspomnianych. Uwodzili oni lud swymi cudami, a nadto oszukiwali go urojonymi objawieniami, których Bóg im nie udzielał. Podobni byli do tych, którzy ogłaszali ludowi własne urojenia i widzenia, bądź zmyślone przez siebie, bądź też podsunięte przez szatana. Szatan bowiem, gdy zobaczy u ludzi skłonność ku takim rzeczom, daje im potem szerokie pole i mnóstwo zainteresowań, mieszając się w nie sam na różne sposoby. Oni zaś rozwijają żagle i nabierają bezczelnej odwagi, porywając się na te cudotwórcze praktyki. Tutaj przeskakuje fragment. Komu więc Pan Bóg udzielił łaski i daru nadprzyrodzonego, niech oderwie od nich swoje pragnienie i radość. Niech ich nie wywołuje samowolnie. Niech ich nie wywołuje samowolnie, gdyż Bóg, udzielający tych darów nadprzyrodzonych dla pożytku swego Kościoła i jego członków, natchnie go również nadprzyrodzonym sposobem, kiedy i gdzie powinien ich używać. I jak Pan przykazał swoim wiernym, żeby nie troszczyli się o to, co i jak mają mówić, dotyczyło to bowiem nadprzyrodzonego ćwiczenia wiary, tak i teraz ich pouczy, gdyż czynienie cudów nie jest mniejsze od tamtego. Niech więc człowiek pamięta, że Bóg jest głównym twórcą i On porusza serce, Jego mocą działa wszelka siła. Dlatego też uczniowie, jak opowiadają Dzieje Apostolskie, chociaż otrzymali od Boga te łaski i dary, zwrócili się do Niego z modlitwą, by zechciał wyciągnąć rękę swoją ku uzdrawianiu, aby w ten sposób za ich pośrednictwem do serc ludzkich przeniknęła wiara w Jezusa Chrystusa. Druga szkoda wynika zazwyczaj właśnie z tej pierwszej, a jest nią osłabienie wiary. Objawia się to w dwojaki sposób. Pierwszy odnosi się do innych ludzi. Kto bowiem usiłuje czynić rzeczy nadzwyczajne i cudowne w niewłaściwym czasie i bez potrzeby, nie tylko kusi Boga, co jest ciężkim grzechem, lecz naraża się na niepewność i wpaja w serca innych nieufność oraz lekceważenie wiary. A chociaż czasem Bóg tego chce dla względu Jemu wiadomych, uda się im to, co zamierzają, jak to widać na przykładzie Saula, jeżeli rzeczywiście ukazał mu się Samuel. To jednak nie zawsze się tak dzieje. A jeśli nawet im się udaje, nie są bynajmniej przez to bez błędu i bez winy, gdyż posługują się tymi łaskami w nieodpowiednim czasie. Drugi rodzaj szkody dotyczy samej osoby działającej, mianowicie pozbawia ją zasługi wiary. Kto bowiem przywiązuje zbytnią wagę do tych cudownych zjawisk, umniejsza w sobie istotny i trwały stan wiary, który jest stanem ciemnym. Im więcej jest znaków i potwierdzeń wiary, tym mniej jest w niej zasługi. Stąd święty Grzegorz twierdzi, że wiara nie ma zasługi, jeśli rozum ludzki pojmuje ją doświadczalnie. Trzeci wreszcie rodzaj szkody polega na tym, że przez radość z czynów nadzwyczajnych dusze popadają zazwyczaj w próżność i zarozumiałość. Sama już bowiem taka radość z czynów niebędących w pełni w Bogu i dla Boga jest próżnością. Widać to z tego, że Pan nasz zganił uczniów za to, że się radowali i że złe duchy były im posłuszne. Gdyby ta radość nie była próżnością, nie ganiłby jej Pan. Dalej w rozdziale 32 mamy o dwóch korzyściach, jakie dusza obnosi, powściągając swoją radość z darów nadprzyrodzonych. A więc widzimy, że Jan od Krzyża naprawdę dużo o tym mówi. Ja zacytowałem jeden krótki fragment, a naprawdę Jan od Krzyża mówi o wielu różnych rodzajach dóbr. O wielu dobrach, które są w jakiś sposób właśnie pobożne, w jakiś sposób nadprzyrodzone, w jakiś sposób duchowne i jak wszystkie one, gdy zaczynamy ich szukać i próbować je jakoś wywołać, jak wszystkie one są szalenie niebezpieczne. Pan Kapusta pyta, czy Jan od Krzyża ma większy autorytet niż stolica Piotrowa? Nie. Ale stolica Piotrowa potwierdziła swoim autorytetem nauki Jana od Krzyża, czyniąc go doktorem Kościoła. A to, że dzisiaj stolica Piotrowa czci paczamamę, pogańskie bożki i tym podobne rzeczy, no
to już jest inny problem. To już jest rzecz, która wymaga osobnego omówienia i dzisiaj mamy faktycznie problem z autorytetem magisterium. Mamy faktycznie problem ze współczesną teologią, to znaczy są tam elementy, które są zerwaniem z tym, co było wcześniej. Z zerwaniem, które nie może mieć miejsca w katolickiej nauce. Ale to jest temat na zupełnie inny materiał i odsyłam tutaj do materiałów, które o tym właśnie traktowały. Podlinkuję, jak nie zapomnę, jakieś w opisie filmu, a jeśli zapomnę, to proszę przypomnijcie mi w komentarzach, to wtedy podlinkuję na pewno. Znowu kolejny zarzut pana Kapusty, to jest znowu ksiądz sobie sam zaprzecza, bo uczucia są złe, a później jednak są dobre. Znowu proszę o słuchanie ze zrozumieniem, o pewną taką życzliwość przy słuchaniu po to, żeby po prostu starać się zrozumieć, co zostaje powiedziane. A więc złym jest budowanie pobożności na uczuciach w ten sposób, że stawiam je mniej lub bardziej na pierwszym miejscu, że staram się przemawiać przede wszystkim do uczuć w, powiedzmy, spotkaniach modlitewnych. Dobrym jest natomiast, żeby te uczucia podążały za rozumem i wolą. Gdy rozważamy miłość Bożą, gdy rozważamy naszym rozumem jakieś wielkie prawdy teologiczne, naturalnym jest, że uczucia również jakieś się pojawiają, choć niekoniecznym. Tak? I gdy one pełnią taką rolę uzupełniającą, wtedy jak najbardziej są na swoim miejscu. A więc wszystko powinno być po prostu na swoim miejscu. Tylko tyle i aż tyle. Następnie, gdy pan Kapusta mówi o kobiecie, która nie powinna nauczać według świętego Pawła, to cytuję pierwszy list do Koryntian, rozdział 11, werset 5, że przecież jest tam napisane, że jeśli kobieta modli się lub prorokuje z odkrytą głową, to hańbi swoją głowę. I pan Kapusta wyciąga z tego wniosek, a więc skoro kobieta może prorokować, to znaczy, że może też publicznie nauczać. Prosta odpowiedź, to nie to samo. Skoro święty Paweł bezpośrednio mówi o tym, że nauczać kobiecie nie pozwalam, skoro mówi bezpośrednio o tym, że to jest nauczanie Boże, to jest wola Boża, że jeśli ktoś chociażby myślał, że jest jakimś wielkim nauczycielem, to nie ma prawa tego zmieniać. A później mówi w innym fragmencie, że jeśli kobieta prorokuje z odkrytą głową, to hańbi swoją głowę, to jeśli, nie wiem, pan Kapusta najwyraźniej lubi widzieć sprzeczności w zdaniach, wypowiadanych chwilę później, ale jeśli zakładamy, że święty Paweł jako tak logicznie myśli i zapisuje jako tak logiczne rzeczy w swoim natchnionym liście, to należy po prostu wyjść z założenia, że w tym fragmencie nie mówi o jakimś liturgicznym nauczaniu, o jakimś publicznym występowaniu kobiety po to, żeby nauczać wiary. Tylko o prorokowaniu pewnie w stylu na przykład prorokini Anny, która wyszła, aby prorokować na spotkanie, wyszła na spotkanie Pana Jezusa, który był wnoszony do świątyni, tak? Czyli jest to rodzaj jakiegoś właśnie takiego prywatnego prorokowania, jeśli mogę tak powiedzieć, a nie występowania, żeby nauczać w kościele. Pan Kapusta pyta również, czy ksiądz nie przeszkadza w korzystaniu z daru języków, a więc nie knebluje nikogo. Jeśli Pan Bóg zechce kogoś obdarzyć darem języków, to jest jego wola. Natomiast uważam, że absolutnie nie wolno próbować takich rzeczy sprowokować, szczególnie tych, powiedzmy, niższych darów, czyli tych takich bardziej spektakularnych, które są mniej potrzebne, bo właśnie według świętego Tomasza najbardziej potrzebne są te, które faktycznie ułatwiają przekaz informacji. No a ten dar języków, co wy dzisiaj nazywacie darem języków, czyli to, gdy tam nagle pan Zieliński zacznie śpiewać jakieś swoje, no nie chcę mówić o bełkocie, ale swoje śpiewne, niezrozumiałe słowa, no to nie jest w ogóle dar języków w, powiedzmy, w znaczeniu chociażby świętego Tomasza z Akwinu. On w ogóle nie wspomina o tego typu darze języków. A więc nie, jeśli Pan Bóg chce, może się tak zdarzyć, to przecież mamy opisany również ten dar języków w Piśmie Świętym, to znaczy rodzaj takiego przemawiania w jakimś obcym języku. Natomiast święty Paweł zwraca uwagę właśnie, że wtedy, kiedy ma to służyć nauczaniu, kiedy będzie ktoś do tłumaczenia, wtedy jak najbardziej to ma sens. A być może
Być może, to jest swoje logo takie nieoczywiste, to jest taka luźna teza, która mi teraz przyszła do głowy, być może on się pojawiał w takich sytuacjach, kiedy faktycznie byli ludzie, którzy mieli rozumieć te słowa wtedy, tak jak właśnie przy zesłaniu Ducha Świętego, kiedy byli ludzie, którzy no właśnie nie rozumieliby, gdyby apostołowie mówili po prostu w języku aramejskim na przykład. I zrozumieli dzięki nadprzyrodzonemu działaniu Ducha Świętego. Być może, gdy w tych wspólnotach wczesnych chrześcijan zdarzały się te dary języków, to być może w pierwszej linii właśnie po to, żeby ktoś to zrozumiał, kto inaczej by tego nie zrozumiał, ale nie wykluczam również tego, że było to pomyślane jako taki znak, jako coś takiego wyjątkowego, ale jeśli tak faktycznie było, to byłby to taki zupełnie najniższy spośród charyzmatów, bo mający tylko i wyłącznie charakter takiego znaku wiarygodności, że tu dzieje się coś niezwykłego, ale takiego, dlaczego bardzo niski znak wiarygodności, bo nie wymagający tak naprawdę ani ingerencji ściśle Bożej, ani nawet nie wymagający ingerencji poza naturalnej, ściśle rzecz biorąc, nawet zły duch nie musiałby tego robić, tylko człowiek jest to w stanie dosyć dobrze zasymulować, a więc jest to dosyć słaby rodzaj znaku. Ksiądz się pozamiatał, bo Augustyn, święty Augustyn też był charyzmatykiem. Takie słowa padają z ust pana Kapusty. A więc trochę jestem zażenowany tym akurat zdaniem. Znaczy, wydaje mi się, że poziom dyskusji tutaj zdecydowanie spadł. A więc święty Augustyn pisze o tym również w tych cytatach prezentowanych przez pana Kapustę, że jak najbardziej cuda istnieją i się zdarzają. Tak, w tym sensie. A więc święty Augustyn również mówił o tym, że w Kościele dzieją się cuda. Nigdy nie twierdziłem, że się nie dzieją. Święty Augustyn natomiast nic nie mówi na ten temat, że mamy jakieś takie spotkania, na których tak się modlimy, żeby właśnie zadziałały te dary jakieś tutaj, taki dar i taki jeszcze. I właśnie w swoim słynnym dziele, czyli w Państwie Bożym, mówi o tym, że w czasach apostolskich i w czasach pierwszych ojców tych spektakularnych cudów działo się więcej. To jest z Państwa Bożego. Natomiast to już jest dalej teraz moja swobodna interpretacja, która bazuje na świętym Tomaszu, że, gdzie mówi on o tym, że naturalnym jest, że z czasem więcej charyzmatów będzie z tych bardziej doniosłych, że jest to naturalne dla takiego zdrowego rozwoju, że na początku te bardziej spektakularne rzeczy powinny dziać się częściej w stylu uzdrawiania, a gdy Kościół już okrzepnie, to te wyższe charyzmaty powinny dominować. Wspominałem o tym, natomiast tylko w tak wielkim skrócie. Powiedziałem wtedy, że charyzmaty powinny wygasać. Miałem na myśli właśnie te spektakularne i nigdy, że muszą zaniknąć całkiem. O tym Pan Jezus też nic nie mówi. Natomiast przechodzą w te najważniejsze charyzmaty, czyli te, które sprawiają, że człowiek jest w stanie zrozumieć Bożą prawdę i dobrze ją przekazać innym. To dostosowuje się po prostu właśnie do stanu Kościoła, który coraz mniej jest takim małym zalążkiem, który musi misjonować wszędzie, a coraz bardziej staje się potężnym organizmem, który w pierwszej linii musi zadbać o swoich wiernych, którzy nie tyle potrzebują już bezpośrednio znaków, co bardziej potrzebują wyjaśnienia im prawd wiary. Następnie pan Kapusta woła, że cytaty, gdzie są cytaty? Już teraz nie wierzę księdzu Szymonowi, bo on mówił, że święty Augustyn nie znał charyzmatów, święty Tomasz nie znał charyzmatów, Jan od Krzyża nie znał charyzmatów, a przecież wszyscy znają tak naprawdę charyzmaty. A więc jeszcze raz krótko, suma teologiczna. Wcześniej, przepraszam, zahaczyłem o kabel, wcześniej mieliśmy Jana od Krzyża. Teraz krótko, jeśli chodzi o świętego Tomasza z Akwinu, na przykład, to oczywiście z Sumy Teologicznej, mamy taki nawet tom 23, Charyzmaty. O, super, coś dla pana Kapusty. Zachęcam jak najbardziej do zapoznania się z tym tomem. I pytanie tutaj brzmi w artykule pierwszym, czy ci, którzy otrzymali dar języków, mówili wszystkimi językami? I święty Tomasz wyjaśnia,
Po to Chrystus wybrał pierwszych uczniów, aby przemierzając cały świat, głosili wszędzie jego wiarę, stosownie do słów, idąc nauczajcie wszystkie narody. Otóż nie licowało, by wysłani dla nauczania innych musieli być przez owych innych nauczani, jak mają do nich mówić lub jak rozumieć to, co oni mówią. Zwłaszcza, że ci wysłani pochodzili z jednego narodu, mianowicie żydowskiego, według słów Izajasza. Do tego wysłani byli ludźmi biednymi i niezamożnymi. Niełatwo im było zaraz na początku znaleźć takich, którzy by ich słowa innym wiernie przekazali i wyjaśniali lub przedłożyli im słowa, które słuchający do nich kierowali. I dlatego zaistniała konieczność, żeby sam Bóg zaradził temu, udzielając daru języków. A to zawiera głęboką myśl. Jak bowiem, gdy ludzie zaczęli skłaniać się ku bałwochwalstwu, pojawiała się różność języków, tak również, gdy nadszedł czas wezwania narodów do czci jednego Boga, należało zastosować jakiś środek zaradczy przeciw tej różności języków w postaci daru języków. Więc widzimy, że nie ma to wiele wspólnego z bełkotem w stylu spotkań modlitewnych, jakie charyzmatycy lubią organizować. Następnie artykuł drugi, czy dar języków jest ważniejszy od proroctwa, i zagadnienie 177, charyzmat mowy. To jest bardzo ciekawe zagadnienie, bo wyjaśnia charyzmat, który jest według świętego Tomasza bardzo istotny. Wyżej ustalono, że łask darmo danych, to jest charyzmatów, udziela się dla pożytku innych. Otóż poznanie prawdy, które ktoś od Boga otrzymuje, nie może być inaczej obrócone na korzyść drugiego, jak tylko za pośrednictwem mowy. A Duch Święty, który nie zawodzi w tym, czego wymaga pożytek Kościoła, troszczy się również dla jego członków o mowę. I to nie tylko, aby ktoś tak mówił, żeby go inni mogli rozumieć, co należy do daru języków, ale także, aby mówił skutecznie, co należy do łaski mowy. Tej więc łaski mowy udziela dla trzech celów. Pierwsze, aby umysł poznał prawdę. Osiąga się to wtedy, gdy ktoś tak mówi, że uczy. Drugie, aby poruszyć serce. To znaczy, by człowiek chętnie słuchał Słowa Bożego. Osiąga się to wtedy, gdy ktoś tak mówi, że się to słuchaczom podoba. A tego nie powinien kaznodzieja szukać dla swojego samozadowolenia czy chwały, ale by ludzi pociągnąć do słuchania Słowa Bożego. Trzeci, by słuchacze pokochali to, co się słowem wyraża i chcieli to spełnić. Osiąga się to wtedy, gdy kaznodzieja tak mówi, że słuchaczy skłania. Dla osiągnięcia tych celów Duch Święty posługuje się mową człowieka, jakby jakimś narzędziem. Sam zaś dokańcza działania wewnątrz. Grzegorz tak to jędrnie ujmuje. Na próżno brzmią słowa kaznodziejów w cielesnych uszach słuchaczy, jeżeli Duch Święty nie napełni ich serc. W tomie 14, Nowe Prawo Łaski, święty Tomasz tak podsumowuje naukę o charyzmatach. Jak już powiedzieliśmy, łaska darmo dana, to ma na celu, ażeby jeden człowiek dopomagał drugiemu w dążeniu do Boga. Nie może zaś człowiek przyczyniać się do tego przez jakieś poruszenie od wewnątrz, to bowiem jest w mocy samego tylko Boga. Człowiek może jedynie z zewnątrz pouczać lub przekonywać. Dlatego pod mianem łaski darmo danej zawiera się to wszystko, czego potrzeba człowiekowi, aby mógł kogoś drugiego pouczyć o rzeczach bożych, przewyższających nasz rozum. Potrzebne zaś są do tego trzy warunki. Po pierwsze, posiadanie pełnej znajomości praw bożych, aby z tej pełni uczyć innych. Po drugie, możność potwierdzenia lub udowodnienia tego, co się mówi, gdyż w innym razie nauczanie nie odniosłoby skutku. Po trzecie, zdolność przekazywania słuchaczom w odpowiedni sposób tego, co się w myśli zrodziło. W związku z pierwszym warunkiem konieczne są trzy rzeczy, tak samo zresztą jak przy nauczaniu ludzkim. Trzeba bowiem najpierw, aby ten, który ma kogoś kształcić w jakiejś nauce, sam posiadał całkowitą pewność co do zasad tej nauki. W związku z tym podaje wiarę, która jest pewnością w odniesieniu do rzeczy niewidzialnych, będących podstawowymi założeniami nauki katolickiej. Powtórę, potrzeba, aby nauczyciel taki miał doskonale opanowane główne wnioski swojej nauki, i tutaj mamy ową mowę mądrości, czyli znajomość prawd bożych. Po trzecie, trzeba, aby znał wiele przykładów i miał obszerną znajomość skutków, którymi należy niekiedy wyjaśnić przyczyny. Tego dotyczy mowa umiejętności. Umiejętność jest bowiem znajomością rzeczy ludzkich, a niewidzialne rzeczy Boże przez dzieła jego dla umysłu widzialnymi się stały. Dla potwierdzenia prawd podlegających rozumowi używamy dowodów. Dla tych zaś, co zostały objawione przez Boga i rozum przewyższają, potwierdzenie znajdujemy w czynnościach właściwych tylko mocy Bożej, i to w sposób dwojaki. Albo tym sposobem, że nauczający wiedzy świętej dokonuje tego, co sam tylko Bóg dokonać może, przez uczynki cudowne, zmierzające bądź do zdrowia ciała, i to mamy łaskę uzdrawiania, bądź też wyłącznie do okazania mocy Bożej, gdy na przykład słońce stanie lub zaćmi się, albo morze na pół się przedzieli. Wtedy mamy dar czynienia cudów.
Drugi zaś sposób na tym polega, że nauczający może wyjawić to, o czym jeden Bóg wiedzieć może. Chodzi tu o wydarzenia przyszłe i do nich odnosi się proroctwo oraz o tajemnice serca, których dotyczy rozpoznawanie duchów. Sama wreszcie zdolność wysławiania się może być ujęta albo od strony języka, dzięki któremu mówiący zostanie zrozumiany i tego dotyczy rozmaitość języków, albo też od strony treści słów wypowiadanych i tutaj znajdzie miejsce umiejętność tłumaczenia. A więc tak święty Tomasz podsumowuje wszystkie charyzmaty. Jak widzimy, wszystkie one celują w to, żeby przekazać prawdę Boże. Niektóre mają przekazywać, inne mają w jakiś sposób świadczyć o prawdziwości tego, co zostało przekazane. Wszystko jednak jest w służbie prawdy. I wszystko, wszystkim posługuje się tak, jak Pan Bóg, tak jak tego chce. I w żaden sposób nie należy tego wymuszać, co widzieliśmy bardzo wyraźnie u świętego Jana od Krzyża. Na mój zarzut, że cała tradycja Kościoła nie praktykuje takich modlitw mających wzbudzać charyzmaty, Pan Kapusta odpowiada, że on wcale nie twierdzi, że tylko u protestantów pojawiło się takie przebudzenie. On uważa, że w całym chrześcijaństwie, u katolików, u zielonoświątkowców i wszystkich możliwych protestantów właśnie w latach 60. pojawiło się takie przebudzenie ducha, które doprowadziło do rozprzestrzenienia się modlitw charyzmatycznych, modlitw mających spowodować takież właśnie charyzmatyczne działania, jakieś łaski darmo dane. A więc ja zwracam na to uwagę, że to, co wcześniej w Kościele było przedstawiane jako zagrożenie, gdy nagle przez protestantów zostaje nam prezentowane jako zbawienne i wspaniałe i cudowne i katolicy to przyjmują, to moim zdaniem to nie jest znak na działanie Ducha Świętego. Gdyby to przebudzenie prowadziło faktycznie do Ducha Świętego i pochodziło od Ducha Świętego, to prowadziłoby do prawdy. Do tej prawdy, która jest przechowywana w katolickim wyznaniu wiary, w katolickich dogmatach. Jako katolik Pan Kapusta ma obowiązek wierzyć w dogmaty katolickiej wiary, z czym, jak będziemy za chwilę widzieli, miewa problemy. Tymczasem Pan Kapusta zarzuca mi, że papieże jedno, a ksiądz Szymon sam sobie jest wykładnią. Jest to zarzut podły. Dlatego, że nie ma podstaw. Po prostu nauczam tego, co znajduję w nauczaniu Kościoła. Tylko tyle i aż tyle. Jeśli ktoś dzisiaj ze współczesnych teologów, chociażby to był papież, próbuje mi wcisnąć coś, czego w nauce Kościoła nie było, to odrzucam to ze względu na słowa świętego Pawła i stałe nauczanie Kościoła. I po prostu taki mam obowiązek. To nie znaczy, że ja jestem wykładnią. To nauka Kościoła jest wykładnią. Jeśli chodzi o księdza Grzegorza Śniadocha, którego Pan Kapusta nazywa lefebrystą, albo tutaj poprawia się w drugim materiale na sympatyka lefebrystów, też się pod tym by nie podpisał, a więc to cały czas pozostaje wysoce nieadekwatne. Pan Kapusta nawiązuje również do moich gestów. Chyba chodzi mu o jakiś taki gest, gdzie mówię o tym, że... o ten dokładnie gest, tak myślę, że chodzi. O to, gdzie jest dokładnie ta granica pomiędzy sentymentalizmem a zdrowym wykorzystaniem uczuć. I Pan Kapusta właśnie tutaj mówi, gdzie jest ta granica pomiędzy sentymentalizmem a zdrowym wykorzystaniem uczuć. Już mówiłem, ale postaram się w jednym zdaniu to streścić. W zdrowym funkcjonowaniu wiary, powiedzmy w ten sposób, kierujemy się najpierw do wyższych władz duszy, do rozumu i do woli. Za rozumem i wolą podążają uczucia. Prostym przykładem jest chorał gregoriański. W pierwszej linii kieruje się do rozumu. Dlaczego? Dlatego, że koncentruje się przede wszystkim na treści. To jest treść, to są słowa objawione, do których melodia się dostosowuje. Ta treść wyznacza całość tej melodii i to nie są tylko jakieś tam krótkie słowa, które mają właśnie tak zabrzmieć, żeby to było wzruszające, tylko to jest po prostu tekst objawiony, który zostaje podany, taki i taki fragment, ma być zaśpiewany, melodia ma się do tego dostosować. Prymat prawdy, prymat rozumu nad wszystkim innym.
Natomiast gdy wprawdzie używamy tekstu objawionego, jak w wielu współczesnych takich piosenkach, używamy jakiegoś fragmentu tekstu objawionego, ale tekst jest drugorzędny. Ważne jest, żeby tak fajnie zabrzmiało, żeby wzbudziło właśnie jakieś emocje. Czyli na przykład powtarzamy nieustannie ten sam tekst z jakąś taką melodią, która ma mnie tak pobudzić do jakiegoś wzruszenia, to widać, że tekst pełni rolę drugorzędną, a pierwszorzędną rolę pełnią uczucia, które próbujemy wzbudzić. Czy to wyjaśniło sprawę? Nie wiem, ale staram się zrobić to jak najczytelniej. Według pana Kapusty nowa forma mszy świętej, jak rozumiem Novus Ordo Missae, mi się nie podoba, dlatego że się w niej nie wychowałem. No jeśli chodzi akurat o Novus Ordo Missae, to jak najbardziej jestem w nim wychowany. Natomiast faktycznie na szczęście nie miałem z ściśle charyzmatycznymi zdarzeniami nic wspólnego i za to Panu Bogu dziękuję. Pan Kapusta zarzuca mi, że twierdzenie, że Stary Testament jest w jakiś sposób niedoskonały jeszcze, to jest biblijny modernizm, a więc chyba nie wie pan jednak, co to jest biblijny modernizm. Zachęcam do zapoznania się na przykład z encykliką Paszendi świętego Piusa X. Nie, jest to zupełnie normalnie, powszechnie przyjęta przez teologów nauka, że jak mówi święty Paweł, już też był być może biblijnym modernistą, że Stary Testament, że prawo to jest taki pedagogos, taki ktoś, kto tak doprowadza ucznia do jakiegoś momentu, do momentu pewnej dojrzałości. Święty Paweł w ogóle o niedoskonałości prawa wiele napisał, ale on pewnie właśnie też był takim biblijnym modernistą. Pan Kapusta zauważa, że przecież liturgia to też takie zachowanie stabne. To jest odpowiedź na mój zarzut, że te spotkania modlitewne, charyzmatyczne, to prowokują jakieś takie zachowania stabne, a przecież liturgia to też zachowania stabne. Różnica jest podobna jak w przypadku chorału gregoriańskiego i współczesnych pobożnych, charyzmatycznych pieśni. To znaczy pytanie jest, do czego apelujemy przede wszystkim. Czyli jeśli mamy liturgię, w której mamy bardzo konkretnie określone, kiedy, jak mamy się zachować, i te gesty mają swój porządek i głęboką symbolikę. Wtedy rozum jest tym, co decyduje. To znaczy rozum znajduje, jak się należy w danej sytuacji zachować, co się dzieje, jakie zachowanie będzie najbardziej adekwatne. I teraz przez tą bogatą symbolikę, która w tym jest, człowiek może to odczytać i całym sobą w tym uczestniczyć. To jak najbardziej może i powinno również jakieś emocje w nim wywołać. To jest zdrowy porządek. Rozum wyznacza jakiś porządek, który później ma pewien przekaz, który jak najbardziej ma pewne emocje rozpalić. Natomiast gdy mamy sytuację inną, to znaczy mamy sytuację, że gdzieś tam się spotykamy, wypowiadamy do mikrofonu jakieś pobożne zdanie, Pan Jezus Cię kocha i teraz podnieśmy ręce. I teraz cały tłum właśnie, i teraz falujemy. I teraz, albo jak było na Arenie Młodych, fala leci, fala leci, fala leci. To nawet w ogóle w tym nie ma w ogóle nic pobożnego, tak? To już było takie żenujące i raczej nie odsyłam do materiału o Arenie Młodych. Natomiast tutaj bardziej powiedzmy, że te charyzmatyczne wydarzenia, bardziej powiedzmy pobożne od Areny Młodych, bo ona nawet była niepobożnym, charyzmatycznym wydarzeniem, moim zdaniem. A więc tych takich, powiedzmy, właśnie bardziej sentymentalno-pobożnych, różnica myślę, że powinna być wyraźna. O, to jest właśnie ten gest, który pokazuje, że różnica powinna być wyraźna, choć on zasadniczo pokazuje, że ona jest w jakiś sposób subtelna, także próbujemy właśnie ją wyczuć, choć wydaje mi się, że w tym przypadku to nie jest właśnie taka subtelna różnica, tylko to jest taka jak młotem trzepną różnica, no bo z jednej strony mamy właśnie taki bardzo rozumnie ustalony porządek przy świętej, a z drugiej strony mamy bardzo bogaty w treści i w symbolikę, a z drugiej strony mamy niewiastę, która wychodzi i gdy gitarka przygrywa, niewiasta mówi, Panie Jezus Cię kocha, podnieście ręce i podnosimy wtedy wszyscy, znaczy my nie, oni podnoszą ręce i teraz falujemy i teraz tak. To są zachowania stabne, to znaczy widzimy, że to nie celuje w jakąś bogatą symbolikę, w jakiś bogaty przekaz, w jakiś przekaz intelektualny, w jakąś treść, która tam ma zostać przekazana, tylko bardziej właśnie w proste gesty, które są, jakie mają zadanie? No, mają za zadanie wzbudzić jakieś uczucia, bo takie podnoszenie rąk i wspólne jakieś zachowanie się w rytm, bardzo proste powiedzmy sposoby zachowania bez jakiejś głębokiej treści. Nacisk tam jest na co? Na wspólne zachowanie się w jakiś sposób, pod jakąś prostą melodię, do jakichś prostych słów, być może pobożnych, ale jednak, tak? To nie jest
nie jest prymat treści i dostosowanie pewnego porządku do treści, tylko to jest praktykowanie wspólnych gestów w rytm prostej, emocjonalnej muzyki z ewentualnie pobożnymi słowami, kilkoma, najczęściej powtarzanymi. To jest jednak zupełnie co innego i może to nie być czytelne, być może dla kogoś, kto w tym jakoś wyrósł i dla kogo to jest naturalne, ale wydaje mi się, że przy odrobinie dobrej woli powinno być. Następnie mamy coś szalenie ciekawego, moim zdaniem. Pan Kapusta pokazuje nam, jak Dawid wchodził do Jerozolimy i pokazuje nam, przecież tak to właśnie było. Tutaj obejrzymy sobie ten fragment. You mountains of Gilboa, let there be no dew or rain upon you, for there the life of Jonathan is vilely cast away. From the blood of the slain the bow of Jonathan held not back. And the sword of Saul returned not empty. And król Dawid zdejmuje koronę z głowy. Tutaj widzimy Arkę Przymierza. In their death, they were not divided. They were swifter than eagles, stronger than lions. You daughters of Israel, weep over Saul, who clothed you in scarlet and... Dawid zdejmuje szaty, bo on tam właśnie taki praktycznie goły tańczył przed Arką Przymierza. I teraz uwaga, tu się zaczyna sentymentalizm. Słuchajcie, może tak nie było. Księdzu Szymonowi to się pewnie nie spodoba. Może tak nie było. Może tu już za dużo sentymentalizmu. My brother Jonathan, thy love to me was wonderful. How are the mighty fallen and the weapons of war perished. W ogóle tą scenę znam tylko dlatego, że ktoś z was wstawił linka do niej w komentarzu, także z całego serca dziękuję, jest wspaniała, nie widziałem tego filmu. Było tam wiele takiej dzikości, okrucieństwa i też takiej wybuchającej radości, natomiast tego sentymentalizmu faktycznie tam nie ma i to widać nawet u Żydów do dzisiaj, tak? To jest taka bardzo prawnicza cywilizacja, nastawiona bardzo mocno na zasady, bez tego aspektu emocjonalnego. To jest właśnie ta Mikal, która w nim wzgardziła w swoim sercu? To ma... nosi znamiona, powiedziałbym, takich zachowań stadnych. To znaczy, wprowadzamy się w taki flow, tak się czujemy i właśnie jakoś tam wyrażamy nasze uczucia. W ten sposób Izraelici nie postępowali. Żeby król tak zdjął wszystkie swoje szaty i korony i tak i w samych gaciach tańczył, to trzeba rozumieć kontekst kulturowy, żeby rozumieć, jak niesamowity to jest gest, ten taniec. Nie? Szok. Ale on się tak totalnie uniżył, bo taki wielki wchodzi teraz do Jerozolimy. This is the word of the Lord of hosts. I took you from the pastures and from following the sheep to be prince over my people Israel. I have been with you wherever you have gone and have destroyed all the enemies in your path. I will make you a great name among the great ones of the earth. I will assign a place for my people in Israel. There I will plant them and they shall dwell in their own land. Fascynującym jest to, że pan Kapusta na podstawie filmu nakręconego pewnie przez protestantów, bo zwykle oni kręcą takie filmy, stwierdza, że no tak musiało być. Przecież tak musiało być. Co tam ksiądz Szymon tutaj mówi, że było jakoś inaczej? Przecież tak musiało być. Fascynujące, że nie przyszło mu do głowy, żeby zajrzeć do Pisma Świętego. Druga Księga Samuela, rozdział 6.
Znów Dawid zgromadził wszystkich doborowych wojowników Izraela w liczbie 30 tysięcy. Dawid i wszyscy ludzie towarzyszący mu powstali udali się w kierunku judzkiej Bali, aby sprowadzić stamtąd Arkę Boga, który nosi imię Pan Zastępów, spoczywający na cherubach. Umieszczono Arkę Bożą na nowym wozie i wywieziono ją z domu Abinadaba, położonego na wzgórzu. Uza i Achio, synowie Abinadaba, prowadzili wóz z Arką Bożą. Achio wyprzedzał Arkę. Tak Dawid, jak i cały dom Izraela, tańczyli przed Panem z całym zapałem przy dźwiękach pieśni i gry na cytlach, harfach, bębnach, grzechotkach i cymbałach. Gdy przybyli na klepisko, na kona, Uza wyciągnął rękę w stronę Arki Bożej i podtrzymał ją, gdyż woły szarpnęły. I zapłonął gniew Pana przeciwko Uzie i poraził go tam Bóg za ten postępek, także umarł przy Arce Bożej. A Dawid strapił się, dlatego że Pan dotknął takim ciosem Uzę i nazwał to miejsce Perez Uza. Tak jest po dzień dzisiejszy. I Dawid uląkł się Pana w owym dniu, mówiąc, jakże przyjdzie do mnie Arka Pańska. Nie chciał więc Dawid kierować Arki Pańskiej do siebie, do miasta Dawidowego. Sprowadził więc ją do domu Obed-Edoma z Gad. Arka Pańska pozostawała w tym domu Obed-Edoma z Gad przez 3 miesiące. A Pan pobłogosławił Obed-Edomowi i całej jego rodzinie. A więc widzimy, że początek całej historii nie jest jakiś taki szczególnie sielankowy. Doniesiono królowi Dawidowi. Pan obdarzył błogosławieństwem rodzinę Obed-Edoma i całe jego mienie z powodu Arki Bożej. Poszedł więc Dawid i sprowadził z wielką radością Arkę Bożą z domu Obed-Edoma do miasta Dawidowego. Ilekroć niosący Arkę Pańską postąpili 6 kroków, składał w ofierze wołu i tuczne ciele. O tym jakoś protestanci zapomnieli w tym swoim filmie. Co, uwaga, ilekroć niosący Arkę Pańską postąpili 6 kroków, a składał w ofierze wołu i tuczne ciele. Ale oczywiście według protestantów po prostu Dawid się rozebrał do gaci i sobie pomachiwał rączkami. No i to tak według nich to wyglądało. A co robią pobożni charyzmatycy? Tak jest, tak właśnie było, tak musiało być. Tak jest, słusznie, alleluja. I do przodu. Dawid wtedy tańczył z całym zapałem w obecności Pana, a ubrany był w lniany efod. O, o, efod, wiecie co, to jest długa szata, nie? Ale co tam, nie tam, ważne, że protestanci film nakręcili, nie? Dawid wraz z całym domem izraelskim prowadził Arkę Pańską wśród radosnych okrzyków i grania na rogach. Kiedy Arka Pańska przybyła do miasta Dawidowego, Mikal, córka Saula, wyglądała przez okno i ujrzała króla Dawida, jak podskakiwał i tańczył przed Panem, wtedy wzgardziła nim w sercu. Przeniesiono więc Arkę Pańską, ustawiono na przeznaczonym na to miejscu w środku namiotu, który rozpiął dla niej Dawid, po czym Dawid złożył przed Panem całopalenia i ofiary biesiadne. Kiedy Dawid skończył składanie całopaleń i ofiar biesiadnych, pobłogosławił lud w imieniu Pana Zastępów. Dokonał potem podziału między cały naród, między cały tłum Izraela, między mężczyzn i kobiety. Dla każdego po jednym bochenku chleba, po kawałku mięsa i po placku z rodzynkami, potem wszyscy ludzie udali się do swych domów. Wrócił Dawid wnieść błogosławieństwo do swego domu. Wyszła ku niemu Mikal, córka Saula, i powiedziała: o, jak to wsławił się dzisiaj król izraelski, który się obnażył na oczach niewolnic sług swoich, tak jak się pokazać może ktoś niepoważny. Dla starożytnych pokazanie się w samym efodzie faktycznie można było nazwać obnażeniem się. Natomiast, no właśnie, to jest pewna taka różnica kulturowa, która byłaby może nieczytelna, gdyby nie było wcześniej napisane, że Dawid był w efodzie, ale po tym jak jest, to trochę jednak głupio jest przedstawiać go w samych gaciach. I głupio trochę jest jednak to cytować jako, pokazywać jako argument. Tak właśnie było, tak właśnie było. Ksiądz nie wie, jak było. Etam Pismo Święte. Protestanckie filmy. To jest źródło informacji. I upokorzył się jeszcze bardziej niż tym razem. Przepraszam, Dawid odpowiedział Mikal: przed Panem, który wybrał mnie zamiast ojca twego i całej twojej rodziny i ustanowił mnie wodzem ludu pańskiego Izraela, przed Panem będę tańczył. I upokorzył się jeszcze bardziej niż tym razem. Choćbym miał się stać mały w moich oczach, to u niewolnic, o których mówisz, sławę bym jeszcze zyskał. Mikal, córka Saula, była bezdzietna aż do czasu swej śmierci. A więc oczywiście, tutaj zgodnie z tym, co pan Kapusta powiedział, Mikal zostaje ukarana, bezpłodność jest z punktu widzenia Izraelitów oczywiście przekleństwem, jest czymś najstraszniejszym w zasadzie, czym człowiek może zostać dotknięty. Nie zmienia to faktu, że
to we wprowadzenie Arki było zupełnie inne niż w protestanckim filmie, pomijając w ogóle fakt, że tam gwiazda Dawida się pojawia. To jest taki śmieszny anachronizm. Ale raz, tam cały czas ta ofiara kultu właśnie, co 6 kroków zabijane zwierzęta, składane w ofierze. Tam jest powiedziane w ogóle, że Dawid składał w ofierze. Pewnie to jest tak w sensie takim, że on to ufundował, pewnie nie osobiście, skoro on tam wchodził razem z Arką w tym efodzie i tańczył. No tak tańczył. Razem z pośród tych składanych zwierząt również Dawid tańczył we wodzie, nie nago, no ale tańczył, tak. Nie mam nic przeciwko. A więc jak najbardziej taka sytuacja w kontekście Starego Testamentu wydaje mi się adekwatna, słuszna, ale proszę tego nie mieszać z tymi waszymi sentymentalnymi pioseneczkami. Tak, to jest twarda akcja. Woły tam zabijają, krew płynie co 6 kroków. Jak nie zachowali przepisów liturgicznych, to Uza pada martwy. Tu się dzieje, tak? To jest Stary Testament, nie te wasze sentymentalne pioseneczki. Na koniec pan Kapusta mówi, że widział dobre owoce tychże charyzmatów, a ja myślę, że mogę łatwo pokazać niedobre owoce tych charyzmatów na przykładzie samego pana Kapusty. Pokażę tutaj fragment filmu z kanału Polski Inkwizytor, w którym polski inkwizytor zwraca uwagę panu Kapuście bardzo subtelnie i delikatnie na pewne nieortodoksyjne twierdzenia. Fakt, że Maryja została w niebo wzięta. Słuchajcie, z punktu widzenia protestanta, że tak powiem. Wcielmy się w protestanta, który na to patrzy i mówi, okej, nawet jeśli to jest prawda, dlaczego to jest zdogmatyzowane? Bo na przykład chciałbym być katolikiem, ale nie widzę na dogmat o wniebowzięciu Maryi, nie widzę dowodów ani w Piśmie Świętym, ani w historii Kościoła. Nie? Bo na przykład Gavin Ortlund, którego wam pokazałem, robi filmy na ten temat bardzo przekonujące. On mówi, nie tylko, on się nie opiera na sola scriptura, mówi, tego nie ma w Biblii. Wiadomo, że tego nie ma w Biblii. Ale on nawet mówi, nie ma tego jakby w historii Kościoła. Jest dopiero tam od V wieku, nie? A zupełnie pierwsze źródła, które wspominają coś o wniebowzięciu Maryi, no to są źródła takie bardzo, wiecie, heterodoksyjne, w sensie heretyckie, jakieś tam gnostyckie, nie? No cóż, słowa tego protestanta nie są do końca prawdziwe. Jak widzimy, to przebudzenie lat 60., w którym brali udział zielonoświątkowcy i inni protestanci i również ono wywołało ten charyzmatyczny ruch, sprawiło, że katolicy, którzy przedstawiają się jako no jednak w pewnym sensie autorytety, skoro przemawiają, komentują, dyskutują teologicznie, gdy pada pytanie o dogmat katolickiej wiary, mówią, a nie wiem, pomóżcie mi, ja nie tego nie rozumiem. I pokazuje treści protestanckie, gdzie protestant mówi to, to i to przeciwko wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny i mówi, no to przecież on dobrze mówi, mądrze mówi, to jak to, co tu można odpowiedzieć w ogóle? To są właśnie owoce odnowy charyzmatycznej, że frontmeni, ci, którzy stoją na czele tej odnowy charyzmatycznej, którzy organizują spotkania, którzy polemizują w internecie, mówią, no w sumie tutaj, jeśli chodzi o dogmaty katolickie, to ja nie widzę powodów, żeby uważać to za dogmat. I ten protestant, to w sumie wydaje mi się, że ma rację. No, zacytowałem dosłownie przed chwilą te słowa, także nie brzmią one dosłownie tak, ale no przekaz jest mniej więcej takich. I to naprawdę, na pewno po części są owoce tejże przyniesionej z protestantyzmu praktyki duchowej, potępionej przez katolicką teologię od wieków. Praktyki wymuszania charyzmatów, praktyki szukania tego, co nadzwyczajne i wyjątkowe w pobożności. Praktyki, którą Jan od Krzyża nazywa praktyką, która prowadzi do wyprowadzenia na manowce, która prowadzi, która wystawia na ataki złego ducha. I to są właśnie tego owoce. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.